Pleżabisko! Witek wmówił uczniom, że nauczycielka języka polskiego uderzyła jego kolega. W rzeczywistości był to nieszczęśliwy wypadek. Witek wykorzystuje jednak sytuację, żeby zaszkodzić polonistce, której nie lubi. Musi odejść! Teraz jakbyśmy chcieli, to możemy obalić samego dyrektora. Nie, no dyrektora no nie! Ważne, żeby to już za blisko wywalić. Gdzie dyrektor? Nie chcemy terroru w szkole! Słuchajcie! Nie chcemy, żeby uczyła statystka! Dobrze, rozumiem wasze emocje, ale posłuchajcie mnie chwilę. Słyszeliście, co powiedział dyrektor? Rozejdźcie się już, dajcie spokój, no. Kochani, posłuchajcie! Musi odejść! Dobrze! Ona pobiła ucznia! Dobrze, spokojnie. Jeżeli będziecie krzyczeć, to nie dacie mi szans, żeby cokolwiek powiedzieć. Precz posłuchajcie! Terrorem. Posłuchajcie mnie, to był nieszczęśliwy wypadek. Doszło do nieporozumienia. I ja chcę spokojnie wyjaśnić całą tę sprawę, która ma na miejsce. Pozwólcie dyrektorowi powiedzieć. Krzysztof przewrócił się w sali i zrobił to tak niefortunnie, że uderzył głową w stół i stracił przytomność. Jasne? Wierzycie mu? Patrzcie, jak kłamie! Nie wiem, kto to powiedział, ale radzę wam liczyć się ze słowami. Tak bez powodu się przewrócił? Posłuchajcie, rozmawiałem z rodzicami Krzysztofa, potwierdzili tę wersję. Dlatego proszę, przestańcie protestować i rozejdźcie się do swoich zajęć. Czemu mamy panu wierzyć? Powtarzam jeszcze raz. Pani Żabińska nikogo nie pobiła, tak? Dlatego proszę, jeszcze raz rozejdźcie się. Ktoś wami manipulował i przekazywał wam nieprawdziwe informacje. Niedługo Krzysiek sam wróci do szkoły i opowie wam, jak było. Słyszeliście, a teraz bardzo was proszę, rozejdźcie się do klasy. Przestańcie tu urządzać to zbiegowisko. A gdzie wy wszyscy idziecie? Stary, nie słyszałeś, to był wypadek. Ale nie ma na to dowodów. No, no i co? Ja...